Tak niskich rat jeszcze nie było. Aktualnie oferujemy pożyczki hipoteczne od 2,15%. Po więcej informacji wejdź na stronę internetową www.polcu.ca. Jeśli chodzi o pieniądze, to tylko Credit Union. Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Kler do nas po prostu pasują. Odwiedź Salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Kler, promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905-829-0088. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen's Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. W Centrum Polonijnym Husarz nabędziesz prezenty świąteczne w najlepszym stylu. Polska tradycja. Ogromny wybór książek i kosmetyków na prezenty. Wspaniałe promocje. Bezpłatnie pakujemy prezenty. Zapraszamy, Husarz. Newcomers to Canada face many questions. Where can you get free language classes? Have your foreign credentials assessed and recognized? And get support for adjusting to life in Canada. We can help. You can find answers and more by visiting us online at cic.gc.ca/new. A message from the Government of Canada. W październiku na zaproszenie tygodnika Merkuriusz Polski w Toronto gościł wybitny polski poeta i publicysta nurtu katolicko-narodowego Wojciech Wencel, felietonista Gazety Polskiej, Arkanów i gościa niedzielnego, z odwagą poruszający trudne tematy. Autor m.in. tomów poetyckich Imago Mundi i Podziemne motyle, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, w listopadzie za tomik De Profundis otrzymał nagrodę imienia Józefa Mackiewicza. Ustanowiona w 2002 roku nagroda, w kapitule której znajdują się znakomici pisarze i publicyści, po raz pierwszy przyznana została za tomik poezji. Dwa tygodnie temu również za tomik De Profundis Wojciech Wencel uhonorowany został nagrodą imienia Franciszka Karpińskiego, przyznawaną przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Jak uzasadniła w werdykcie komisja pod przewodnictwem księdza profesora arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego, za przywracanie literaturze miejsca w życiu kulturalnym, religijnym i patriotycznym. Do Toronto na dwa spotkania z Polonią Wojciech Wencel przybył właśnie z promocją tak wysoko ocenianego tomiku, przez krytykę określanego jako wielka narodowa poezja, poezja obywatelska tłumacząca polskość. Z naszym gościem rozmawia Anna Łabieniec. Mam wielki honor i zaszczyt przedstawić Państwu autora De Profundis, Wojciecha Wencla. Witamy w Kanadzie. Witam, dzień dobry Państwu. De Profundis powstało po 10 kwietnia 2010 roku, ale nie dotyczy wyłącznie katastrofy smoleńskiej, tego co wydarzyło się w kwietniu, co wstrząsnęło Polską i Polakami na całym świecie.
A De Profundis również zapełnia białe plamy w historii Polski. Są tam wiersze dotyczące ofiar rzezi wołyńskiej, wiersze poświęcone żołnierzom wyklętym. Czytając De Profundis mam wrażenie, że historia Polski nie skończyła się kiedyś dawno, ale dzieje się tu i teraz. Dla mnie bardzo głębokim przeżyciem był Smoleńsk przede wszystkim i on, jak to nazywam, otworzył przede mną groby historii. Zupełnie inaczej spojrzałem na historię, która do tej pory była dla mnie ważna jako wydarzenie dziejowe, historyczne, zapisane w podręcznikach, ale nie potrafiłem tak głęboko utożsamić się z naszymi polskimi bohaterami, którzy walczyli o wolność. Poprzez analogię ze śmiercią tych 96 osób w Smoleńsku zacząłem identyfikować się jakoś i rozumieć tło historyczne, egzystencjalne również, w którym ginęli ci ludzie przed laty w Powstaniu Warszawskim, ale też na Wołyniu, w trakcie kampanii wrześniowej. Ludzie, którzy oddawali życie za Polskę. Jedno wydało mi się doświadczeniem wspólnym dla tych wszystkich ludzi, dla dawnych i nowych bohaterów. Życie w perspektywie śmierci, życie na poważnie, życie w obronie, czy stawanie w obronie pewnych wartości, dla których warto ryzykować życiem. Myślę, że ci dawni bohaterowie żyli w innych warunkach w czasie wojny. To porównanie jest ryzykowne dosyć, ale ono jest prawdziwe, bo ci nasza elita, która zginęła w Smoleńsku, również żyli na serio, również byli gotowi ryzykować śmiercią, a choćby i śmiercią publiczną w mediach, to niekoniecznie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie musi być śmierć na froncie. Jako tytuł swojego spotkania tutaj z Polonią w Toronto w Mississauga wybrałeś: moją ojczyzną jest Polska podziemna. To są słowa Marii Fieldorf, córki legendarnego generała Nila. A jak je rozumieć? Czy tak, że ci wszyscy, którzy piszą o katastrofie smoleńskiej, którzy walczą o pewne wartości, bronią pewnych wartości, jesteś publicystą znanym chociażby z Gazety Polskiej. Czy wy wszyscy funkcjonujecie w drugim obiegu? Czy tak to w tej chwili w Polsce wygląda? Myślę, że po Smoleńsku polska kultura okazała się nieprzygotowana na przyjęcie takiej traumy. Polska kultura jest bardzo zdominowana przez zabawę, przez taki błazeński śmiech i powaga związana z katastrofą smoleńską. Naturalny sposób pamięci o bohaterach, też jakiejś refleksji o Polsce czy refleksji religijnej okazało się, że nie mogą mieć miejsca w mediach. I w naturalny sposób zaczęliśmy wszyscy tworzyć jakby drugi obieg tej kultury, obieg paradoksalnie bardziej tradycyjny, taki naturalny wobec tej oficjalnej kultury medialnej. Myślę, że coś takiego powstało. Powstają filmy nawiązujące do Smoleńska i też do tradycji polskiego patriotyzmu, które są właściwie przekazywane, dołączane do Gazety Polskiej, przekazywane z rąk do rąk, funkcjonują właśnie ewidentnie drugoobiegowo, ale też w ten sam sposób przebiega dystrybucja wierszy, jakichś tekstów publicystycznych. Szczególnie istotną rolę pełni tu internet, zwłaszcza Facebook, gdzie ludzie wymieniają się informacjami, godzinami spotkań autorskich z poetami, dokumentalistami i też politykami, dla których Smoleńsk jest jednak ważny i którzy się nie odwrócili od Polaków. I
To jest, te struktury kultury są cały czas wzmacniane, budowane i naszym celem, a przynajmniej moim marzeniem wielkim jest to, żeby zbudować tak silną kulturę podziemną, by mogła ona w przyszłości zastąpić tę oficjalną, iluzoryczną kulturę stworzoną przez wielkie media. Sytuacja po wyborach jest bardzo, bardzo trudna dla obozu patriotycznego. Czy widzisz jakąś nadzieję, że uda się temu obozowi kiedykolwiek dojść w naszym kraju do władzy? Ludzi świadomych, ze świadomością właśnie taką niepodległościową, było zawsze w Polsce mniej. Legiony Piłsudskiego pukały do wielu drzwi, wiele drzwi pozostało zamkniętych przed nimi. Żołnierze wyklęci ukrywali się w lasach, kiedy większość, olbrzymia większość narodu, narzekając na realny socjalizm, komunizm, jednak się włączała w ten główny nurt życia. Także ta sytuacja się powtarza i nie ma się czemu dziwić, nie ma się co zniechęcać też tą sytuacją. Natomiast myślę, że przyjdzie czas w Polsce także, kiedy kryzys ekonomiczny dotknie te szersze masy. Zwykle jest tak, że grupa świadomych patriotów rzuca pewną myśl, dopinguje, mobilizuje większość, natomiast ta większość tak naprawdę reaguje głównie na impulsy ekonomiczne. Myślę, że podczas tej czteroletniej kadencji Platformy Obywatelskiej, która nas czeka, na pewno tych kryzysów polskich będzie więcej ekonomicznych i myślę, że realny paradoksalnie po tych wyborach stał się scenariusz węgierski. Viktor Orbán przez wiele lat był tępiony na Węgrzech, podobnie jak PiS w Polsce, jak bracia Kaczyńscy w Polsce. A jednak po 8 latach rządów socjalistów właśnie doszedł do władzy z wynikiem ponad 60%. Także myślę, że podobny scenariusz jest jednak możliwy w Polsce. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Chciałam Państwa zaprosić do czytania felietonów cotygodniowych Wojciecha Węcla na łamach Gazety Polskiej. Są one przedrukowywane w torontońskim Merkuriuszu Polskim. Również chciałam Państwu polecić tom poetycki De Profundis. Powinien się z całą pewnością znaleźć w każdym polskim domu, również w Kanadzie. Thank you.